Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidPiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam miłego oglądania. Interpretacja bogactwa, finansów, jak to się dzieje na różnych poziomach świadomości. No i kochani, na wstydzie, jak widzimy ludzi bogatych, to czujemy odrazę, zgorszenie, że się chwalą, że są tacy, że są ten, i generalnie ich poniżamy. Albo sami byśmy chcieli się zapaść pod ziemię, że inni są tacy super, a my jesteśmy nikim. Gdy wchodzimy na poziom winy, wtedy obwiniamy ich, że musieli to dostać od kogoś, bo od rodziców. Generalnie staramy się zrzucić winę na to, że to, co mają, to jest winne czemuś. Nakradli się. Albo jeszcze inne pomysły. Gdy celujemy w siebie, wtedy mówimy... Że moja wina, że jestem taki głupi i nie potrafię zarabiać. Na poziomie depresji, to i tak nic nie zmienia. Życie i tak nie ma sensu. I nie mógłbym mieć nie wiadomo jak bogaty. I to tak nic nie zmieni. Tak samo im nic nie pomoże. Na poziomie strachu boimy się o to, żeby nie stracić pieniędzy. Boimy się wejść w jakiś interes, chociaż logika podpowiada, żeby robić to. To jednak ten strach dusi nas. Boimy się tego nie stracić, boimy się zaryzykować. Gdy ktoś ma pieniądze, wtedy martwimy się, żeby ich nie stracił, albo żeby ktoś nie, ukra nie, nie okradł ich, albo nie porwał dziecka. Yy, jeszcze, przepraszam, żal. Gdy mamy żal, to yy, dlaczego musiałem urodzić się w biednej rodzinie? Dlaczego oni musieli mieć tyle szczęścia, a ja go nie mam? Albo mamy żal do nich, że się tak afiszują z tym wszystkim, tak nie powinni robić. Smutno Wam z tego powodu, że inni mają, a Wy nie. Na poziomie pragnienia, byśmy chcieli mieć tak dobrze że jak ja bym chciał mieć takie auto, jak ja bym chciał mieć taki dom, jak ja bym chciał dużo zarabiać, patrzymy na tych ludzi i im zazdrościmy. Po prostu byśmy chcieli mieć tak jak oni. Na poziomie złości wkurzamy się, kopiemy, przerosowujemy komuś samochód, sami złościmy się na siebie, wyżywamy się agresywnie. Na poziomie dumy patrzymy na te osoby z pogardą, że są nikim, bo nie są na przykład. Na pewno nie są szczęśliwi, tylko naj, dla nich najważniejsze są pieniądze, i z zadartym noskiem oceniamy te, oso te osoby, które mają lepiej od nas. Patrząc na siebie, to ja jestem najmądrzejszy, najlepszy, nic że jestem biedakiem, ale wiem wszystko najlepiej. Tak się nie robi jak oni. <laughs> I teraz na poziomie odwagi, tu jest gruba czerwona krecha. Zaczynamy zupełnie inaczej interpretować bogactwo. Kochani, na tym poziomie jest tak, że jesteście, nazwijmy to, głupi, ale mówicie dam radę. Nie wiem jak, ale też osiągnę niesamowite rzeczy. I to jest ten ruch tak zwany coachingowy. Nie wiem jak, ale będzie dobrze. Patrzycie na ludzi, którzy zarobili pieniądze, mówicie super, że dali radę. Kurcze, może mieli szczęście, może to nie ma znaczenia, ale dali radę. Na neutralności. Macie obojętny stosunek do, do finansów ogólnie. Jak są pieniądze, to dobrze. Jak nie ma, to też dobrze. Ktoś ma, super. Nie ma, też dobrze. Jest to generalnie neutralne, czyli nie ma tutaj chustawki ani pozytywnej, ani negatywnej. Gdy mowa o poziomie ochoty. Się zaczynamy zastanawiać, jak wszystko zoptymalizować, żeby zarabiać tak jak oni. Oni się stają wtedy inspiracją, te osoby zamożne, do tego, żeby więcej zarabiać. Zaczynamy szukać, drążyć, kombinować, działać, żeby mieć tak jak oni. Widzimy ten potencjał, że też mogę osiągnąć wszystko. Na poziomie akceptacji. Akceptujemy to, że są ludzie, którzy są obrzydliwie bogaci. Akceptujemy to nasze miejsce, w którym my znajdujemy się w naszym życiu. I mamy z tym luz. Wiemy, że możemy stworzyć wszystko, co chcemy w naszym życiu. Ale przede wszystkim patrzymy na to i to akceptujemy, że tak jest. Tak samo jak liście opadające z drzew. Na poziomie rozsądku. Patrzymy na takiego człowieka, który jedzie Ferrari, który ma piękny dom, i się zastanawiamy, bo że on musi mieć koszta miesięczne. Z tymi zobowiązaniami musi wiązać się ogromna odpowiedzialność, co jak mu firmy padną, czy to jest dobre posunięcie, żeby. Dla takich chwilowych zabaw ryzykować swoją wolnością finansową w przyszłości. Teraz, jak zarabiać bardzo dużo? Jakie branże są najlepsze, żeby można było dużo pieniędzy zarabiać? Co robić, żeby mało pracować, a bardzo dużo zarabiać? I zaczynamy to wszystko robić pod wpływem logiki i zastanawiać się, co zrobić, żeby było nam lżej w życiu. I wyciągać lekcje od tych naj, najbogatszych. Uczymy się od nich, spijamy jak najwięcej wiedzy. Na poziomie miłości, tu znowu gruba krecha. Łapiąc się za serce albo i nie, po prostu tylko mentalnie. Patrzymy na tych ludzi bogatych i wysyłamy im dobroć i serdeczność. Muszą być niesamowici, że osiągnęli to, co osiągnęli. Generalnie widzimy w nich dobro, widzimy w nich siebie. Gdy jesteśmy na poziomie radości, po prostu kręcimy bekę, wysyłamy radość, śmiejemy się, żartujemy. Jest to wszystko bardzo miłe, lekkie i przyjemne. Nieważne, czy myślimy o swojej przyszłości, cieszymy się z tego, że żyjemy, cieszymy się z możliwości, jakie daje życie, cieszymy się z tego, że. Osiągniemy niesamowite rzeczy. Wszystko się odbywa tu i teraz, tej radości, którą odczuwamy. No i teraz znowu przechodzimy do subiektywności tego wszystkiego. I, kochani, patrząc na tego człowieka, który jedzie tym Ferrari, jak rozumiemy, że możemy zinterpretować to wydarzenie na 100 tysięcy sposobów, na jakiegokolwiek bogacza, jak spojrzymy. My możemy jechać po nim, obwiniać go, mieszać z błotem, mówić, że jest gówne, możemy mu zazdrościć, a możemy to akceptować. Możemy być dobrej nadziei, że też kiedyś o to osiągniemy. Możemy już układać plan i strategię, jak zrobić, żeby być wolnym finansowo, a jednocześnie oszczędzać te pieniądze tak, żeby było nas stać na zluzem arbuzem na ferarkę czy inne abstrakcyjne koncepty. Widzimy 100 tysięcy możliwości, jak to interpretować. Dlatego nie interpretujemy. Zyskujemy spokój i wyzwolenie od tych żądz, żeby było inaczej niż jest. Nie interpretujemy, bo to jest szaleństwo, żeby uwierzyć w jakąś interpretację. A jak już wypowiadamy jakieś zdanie, to na luzie, bez przywiązania do żadnej z tych interpretacji. W każdej chwili możemy zmienić zdanie, gdy coś powiedzieliśmy, bo rozumiemy, że wszystko jest subiektywne. Poziom pokoju jest po prostu przewspaniałym poziomem. A gdy jesteśmy oświeceni? No, to to już oznacza, że w każdej sytuacji życiowej nie ma w nas śladu niższych poziomów świadomości. Co jest trudne i nie wiem, czy konieczne. Samo to zrozumienie bogactwa innych ludzi, że mają, że ja akurat teraz nie mam, to samo to zrozumienie, że ja to mogę interpretować na 100 tysięcy sposobów, sprawia, że stajemy się wyzwoleni, zrzucamy te wszystkie. Iluzję ego. I stajemy się dzięki temu absolutnie wyzwoleni. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.